Życie jak bajka. Życie jak bajka. Vlog wyszedł, ale w połowie. Nie wiem, jak to się stało ogólnie. YouTube uciął mi, jakby zlenderował tylko połowę filmu. Więc ciąg dalszy. 23, 24. Jak macie ochotę się ze mną spotkać, zapraszam do mnie do osady Puszczy Śpiew. I na końcu vloga będzie wyjaśnienie, co jak macie się ze mną skontaktować. Macie też wklejonego ogólnie Messengera do mnie, więc możecie pisać, ewentualnie dzwonić. Sorry, nie zweryfikowałem tego, więc zapraszam na dalszy ciąg vloga. Tak, Oli? Zapraszamy? Tak jest. Życie jak bajka, nie? Robimy za pilota. Ania stwierdziła, że pobiegnie sobie całą trasę przez las. 3 kilometry tylko. Ale ma zawzięcie dziewucha. Kto szybciej, kamper czy Ania? Dajcie łapkę w górę dla Ani. Podwieź panią? Jedź, ja sobie dojdę. Nie, ty masz biec. Ja ci duży dystans dałem. No jedź. Nie. Łapy w górę. Ania powiedziała, że ją stresuje, jak jadę za nią, więc mam jechać przed nią. Wysłałem psa jako support dopingujący. Ania nas wyprzedziła na punkcie poboru wody. No. I co teraz? No biegnij za nią! Dobra, nic. Bierzemy ją. Do wozu. Chodź. Szybciutko. Więc wiecie, jak będzie wam się nudzić, to możecie sobie pobiegać po lesie. U mnie cały czas robota, wiecie o tym. Robimy opierzenie na dole, czyli wykorzystujemy te blachy. Wczoraj trochę betonu mi zostało, więc tu będzie latarnia. A propos betonu, co urabialiśmy, to pokażę wam, jak szklanki wyszły pod altanę. A ja teraz zaczynam się bawić w czyszczenie sauny dla was. Wyciągam, odkręcam wszystko, bo po użytkowaniu tego jeszcze wcześniej dobrze, praktycznie nie było takie wyczyszczone, a jest taki pyłek, bo te wszystkie deski, one ogólnie są strugane, nie są szlifowane, nic. Taka jest zasada, żeby one potem nie wpijały jakoś nie wiadomo jak i nie przyjmowały różnych rzeczy, więc się je struga. No i widzę, że jeszcze taki pyłek jest, zobaczcie, nie było oczyszczone dokładnie po użytkowaniu. Ja poprzecierałem wszystko i teraz będę to wszystko odkurzać. Więc każde po kolei odkręcam, no i działam. Ogólnie mnie się już nudzi nakręcanie tego wszystkiego. Wiem, że może byście chcieli albo i nie chcieli, ale ogólnie działamy cały czas, robimy. Sprawdzałem podświetlanie, nie wiem o co chodzi, tej bali kolorowe nie działa. Zobaczcie, tutaj jak włączę sobie to podświetlanie, kolory sobie mogę zmieniać. O, właśnie nawet nie wiem dlaczego tu nie działa, a to muszę zobaczyć ogólnie. O, to w ten sposób można zmieniać wszystko, a to muszę ogarnąć, bo może gdzieś kabelek ruszyłem, jak tam coś grzebałem, bo już jedną stronę poczyściłem. Znalazłem przyczynę, wszystko działa, i jedna strona, i druga.
No, stabilizacja. Te kolory najlepiej w ogóle wyglądają w nocy. Ale przekonacie się sami, jak przyjedziecie do nas. Powiem wam, że nie jest to takie hop, bo oni to po kolei sobie wykładali. Ja już na przykład to wyłożyłem. Ach, to nie mogę inaczej wysunąć, więc tylko w ten sposób. Więc tam postaram się wejść i jeszcze sobie tam poczyścić to i z powrotem wsunę. I będzie w sumie całe wyczyszczone. Nie spodziewałem się, że mi to tak nawet szybko zejdzie. Ale spoko, czyli wiem co i jak, więc macie saunę już przygotowaną na czyściutko. No, jeszcze tylko podłoga. Małe porządki. Nie wiem, gdzie mam statyw, ale z ręki wam nakręcę. Bo nie wiem w sumie już w tym ferworze tutaj tej pracy, czy nakamerowałem, czy nie nakamerowałem, ale jak się powtarzam, no to sorry. Tutaj udało mi się wylać troszeczkę betonu, który nam został ze szklanek. I teraz sobie przypomniałem, że chyba szklanki wam wieczorem pokazywałem, albo rano, nie wiem. Ale teraz są już odkryte. Wylewam akurat sobie wodę z bali, bo żeśmy trochę porządzili sobie wczoraj. Porelaksowali się. Co nieco pograbiłem, ale jeszcze będzie dużo trzeba robić. Wczoraj poszarżowałem tutaj i poorałem kładem. Jak widać na załączonym obrazku. Dlaczego to robiłem? Dlatego, żeby to ubić. No i udało mi się, bo teraz łatwiej będzie mi po prostu to rozgrabić, wywieźć nadmiar ziemi i wszystko. Kanaliza jest jeszcze do wykopania. Rynny przyjechały. I będziemy je kładli. Już tam haki zaczęły być kładzione, ale muszą być inne śruby, więc nie byliśmy przygotowani. Ale co wpadło? Wpadło opierzenie do dołu tutaj domku. To jest taka blacha. Tego nie było ogólnie. Tej blachy nie było. Oczywiście będzie trzeba cały domek oczyścić, bo to jest taki klej od tej folii ściągniętej. I w sumie możecie napisać, czym to najlepiej umyć, bo to się trochę klei. Tu wpadła rynna, ale ogólnie no zabrakło nam też różnych innych tam blaszek, więc wszystko musimy po prostu ogarnąć jeszcze raz. Ale co z grubsza jest zrobione. I z grubsza ogólnie jest jeszcze tutaj zrobione opierzenie, a tam już zabrakło ogólnie, więc na tyle. Dach będę przekładać. Ogólnie ściągniemy ten dach. A kiedyś nakręcę film może na temat tego albo nie. Zobaczymy. No i wykorzystam sobie te kształtowniki niektóre do tego dachu, bo one akurat będą idealne. A tutaj szklaneczki właśnie przed chwilą podlałem. No i tak to wygląda. I tak to wygląda. Zobaczymy, jak to wszystko będzie. Tutaj wejdą takie blachy. Tak, Oluś? Ty pomagałaś, nie? Wygląda to tak, jakby nie wiadomo jak krzywo było, ale ten teren jest tak krzywy, więc nie martwcie się, raczej to jest wypoziomowane. No i my uciekamy. A propos bali, bala wylądowała z domu naszego, a ja zakupiłem coś innego do domu, więc też wam postaram się w tym vlogu pokazać, jak się uda to ogarnąć, bo ja tylko przyjeżdżam do domu na tydzień i przyjeżdżam z powrotem tutaj zawsze, ale myślę, że się uda. Myślę, że ten domek na hydrofor też się uda już dokończyć i może go przywiozę. Przyczepkę dałem do zrobienia takiego najazdu na kłada i na ponton, więc myślę, że następnym razem będziemy się chilloutować. Przyjedzie do mnie Marcin, ten, który chlajzlerem ma zamiar przerobić go na kampera. Przyjadę tutaj, więc może pojedziemy nad jezioro, pontonik, rybki. Może odpocznę, może włączę sobie tryb urlopowy. Mówiłem, że zmykamy do domu. Okazało się, że nie musimy, więc zostajemy do środy. A ja już wypuściłem wodę w bali. Ale pokażę wam, bo wcześniej nie pokazywałem. Wcześniej była strasznie żółta woda, żelazo. A teraz już jest całkiem inna, więc nową studnię będziemy eksploatować. Lać wodę. A ogólnie to założymy jej zestaw filtrów. Przebadamy tą wodę ogólnie pod kątem zdrowotnym. No i tak dobierzemy filtry, żeby było dobrze.
Ja idę na hamaczek. Dzisiaj jest niedziela, więc chilloutujemy. Co? Traktorek przydaje się. Właśnie uzupełniam wszystkie dziury po dźwigach i w ogóle. I wywożę najpierw ziemię stąd. Zobaczcie, ile już było. Potem stamtąd. Potem stamtąd. Więc mój ciągnik się przydaje. A tutaj kukurydzę nam Ania zrobiła. Szamamy. Ja działam cały czas. Robimy sobie właśnie obiadek. Taki na szybcika. Ciekawe, czy muzyka nas ściągnie. No, powiem wam, że nasz ciągnik się spisuje. Pełna przyczepka. Teraz tą kubkę wyrzucam. I potem jeszcze będę tutaj wyrównywał, wyjeżdżał wszystko i... Tyle tutaj do powyrównywania, że szok. Zobaczcie, tu już trochę wysypałem. No i nasypujemy dalej. Ciach, ciach, ciach. I oki. I tak tu będziemy działać dalej. I wysypujemy, wysypujemy, potem pograbimy. Powiem wam, że deszczyk pada. Ale w niczym to nie przeszkadza. Ciągle pada. My już jesteśmy u siebie na miejscu i zachęcam was. O, włączyło się. Zaspoileruję. Jest jacuzzi. Ono się samo przewertowywuje. Będzie to w następnym vlogu. A was zapraszam na koniec vloga i pogadamy sobie odnośnie spotkania. Cieszę się, że dotarłeś do końca vloga. Obiecałem wam, że pokażę wam kiedyś przyczepkę przerobioną. Więc jest już przerobiona. Tu się odczepia. Pach i podjazd jest, dokłada. No i tak samo zobaczymy, jak się to spisze do łódki, do tego naszego pontonu, czyli łodzi pneumatycznej. Będziemy obalać dalej i zrobimy taką przedłużkę, żeby po prostu to będzie w powietrzu, bo ta nasza łódź pneumatyczna, czyli ponton ze sztywną podłogą aluminiową ma około 4 metrów, tak mi się wydaje. No. Palenisko wylądowało, a palenisko to jest moje tutaj, a w puszczy mamy nowe. Będzie takie to do przestawiania gdziekolwiek, bo ja nie preferuję zbytnio grilla tam, ale zobaczcie, dzisiaj kolega mi przywiózł, zrobił dla naszej osady Puszczy Śpiew takie to konkretne palenisko, więc będzie można sobie robić karkuwę na ogniu i boczuś, a normalnie tak czy tak zawsze robimy ogniska, pieczemy kiełbasę z kij, więc to nam się przyda. Miałem już kiedyś coś takiego zrobionego, ale to jest bardziej profesjonalne. Tak samo mój znajomy robi te paleniska. Jakbyście chcieli takie palenisko, ono jest konkretne, grube. To, że tutaj teraz jest rdza, to już moje 2 lata stoi ogólnie, ale to jest nie problem, bo to normalnie palicie. Zobaczcie, jakie tu jest duże denko. Konkretne nogi, wszystko po prostu ciężkie. 250 zł, nie wiem, czy takie coś jesteście w stanie kupić w jakimś markecie takiej po prostu jakości, ale wiadomo, przesyłka może kosztować, nie? A więc tak, ja smalec już pichcę i żebym się tu nie pomylił z datami, to tak, dzisiaj mam, nagrywam ostatniego, wy tego vloga oglądacie trzeciego. I spotkanie proponuję, już wam mówię, 16-17, to jest sobota, niedziela. Zmiana outfitu, zmiana pogody. Oluś was wita. Informujemy was nie 16, nie 17, tylko 23-24.
Prawdopodobnie przed chwilą dostałem wiadomość, że może da się wyrobić z altanką, czyli będziemy mieli w razie co gdzie siedzieć. Jak nie będziemy mieli, to będziemy siedzieć w przyczepie holenderskiej albo w domku, wszystko jedno. Więc 23, 24, nie 16, 17, 23, 24, lecimy dalej z vlogiem. O, widzicie? Oli wam mówi, 23, 24. Jakby ktoś tam chciał już przyjechać i z daleka gdzieś jechał czy cokolwiek, to może przyjechać w piątek wieczorem lub po południu, bo ja już po południu będę. To jest taka data jedna. Chciałbym, żebyście pisali w komentarzach, kto by chciał przyjechać. I ja wam potem podam do mnie priv i się będziemy zgadywać. Fajnie by było, możecie przyjeżdżać przyczepami, camperwanami, czymkolwiek. I będziemy cały czas w kontakcie, bo jak ma być taka pogoda, to spotkanie ogólnie uważam nie do końca będzie miało sens, dlatego że nie mam tam żadnej altany jeszcze. Chociaż może do tego jej pory ogólnie wleci, ale wątpię w to. Bo jakby była altana, to możemy zawsze sobie posiedzieć pod altaną czy coś. A jak będzie padać, no to trochę będzie lipa i ogólnie najwyżej przerobimy to gdzieś może na październik, jak będą już może sezon grzybowy czy cokolwiek. Ale minimum trzy ekipy muszą się zebrać, żeby w ogóle to spotkanie się odbyło. Dlatego, żeby było fajnie ogólnie, bo ja nie byłem jeszcze na urlopie i jak po prostu tylko jedna osoba by miała przyjechać, to przepraszam bardzo, ale nie, że wolę wyjechać sobie gdzieś, nie spotkać się z tobą, ale chciałbym, żeby to po prostu tak bardziej było zintegrowane. Zasuwałem ten okres letni, mam dosyć już tej puszczy, dlatego chciałem wyjechać wzdłuż wybrzeża kamperem. Wiecie, że nigdzie nie jechałem, ten kto mnie obserwuje, więc chciałbym troszeczkę odpocząć, szczególnie, że jest po sezonie. No i co? Ja smaloszek robię, dawajcie znać co i jak. A propos tego vloga, który wyszedł, te siedzenia, które montujemy w Fiacie Ducato, to nie jest tak, że my sobie montujemy to na własną rękę, że będziemy mieć zarejestrowane to i wszystko. Nie, to są tylko siedzenia do siedzenia, więc możecie sobie zrobić ławkę nawet ze sklejki, żeby mieć posiedzieć przy biurku czy cokolwiek. To nie są siedzenia z homologacją. Pamiętajcie, żebyście nie pisali hejtu, że my tam coś sami robimy. To jest jedna rzecz. No długo trwa te zrobienie tego kampera, no ale niestety Michał nie ma czasu, bo ciągle pracuje. Tak samo ja nie miałem czasu pojeździć camperwanem, bo ogólnie cały czas pracowałem i starałem się ogarniać też swój gabinet. No i co? Przyjedźcie jakimiś camperwanami, może nakręcimy coś, pokażecie. Ostatnio piszecie, że przerabialiście też karetkę czy cokolwiek. Zapraszam. Jak ktoś się nie boi czy coś, może przyjechać nawet pod namiot. Myślę, że pogoda będzie. Udostępnię wam toaletę. Będziecie mogli korzystać sobie z domku holenderskiego, jakby z kuchni czy cokolwiek, więc z tym się nie przejmujcie. Będziecie mogli sobie cokolwiek ugotować, cokolwiek zrobić i wszystko. Ewentualnie nawet jak będzie trzeba, to skorzystać z lodówki. Też to wam jakoś udostępnię. Może przyjadę swoim camperwanem, to wtedy, no raczej przyjadę camperwanem, bo stamtąd będę chciał jechać nad morze, no to wtedy też dam wam lodówkę, ewentualnie taką do korzystania i tyle. Prysznic też będzie, ciepła woda też będzie, będziecie mogli korzystać, posiedzimy sobie przy ognisku, no i myślę, że będzie fajnie. Piszcie od razu w komentarzach, ja wam podklejam potem pod komentarz, jak się ze mną skontaktować. Jak będą te osoby chętne, ten komplet chociażby trzech jakiś ekip, to wtedy po prostu organizujemy się, ja wam po prostu daję info, jesteśmy, cyk, a jak nie, to ja jadę wzdłuż morza i ewentualnie może spotkamy się w październiku, zobaczymy od pogody. Zresztą dla mnie jest zawsze pogoda, ja tam 24 godziny na dworze siedzę. Uśmiechu wam życzę na co dzień, trzymajcie się, hej. Aha, nie zapominajcie łapek w górę, mamy 2000 subskrypcji i subskrybujcie nasz kanał, jak jesteście pierwszy raz. Dlaczego też pola kamperowego nie robię od razu? Przyjedziecie, zobaczycie. Ja chcę najpierw ładnie wyrównać ten teren, a teraz są żniwa były i w ogóle, więc to wszystko muszę zasiać trawkę, zrobić infrastrukturę i rok czasu czekać na prąd. No, cześć, uśmiechu wam życzę, hej. Aha, i na końcu dodam jeszcze, że jest to Puszcza Notecka, miejscowość Grotów, koło Międzychodu. Ta okolica, 20 km od Międzychodu w kierunku Drezdenka. Tam się będziemy widzieć, a wszelkie namiary wam dam indywidualnie.